Приготувалися для вас вірш. Послухайте самі. О хлопаках з нашої школи. Życz się ma niby jaka, bo dziś święto jest chłopaka. Posłuchajcie zatem mili w tej to patetycznej chwili. Myśli kilka chcę wygłosić i o chwilę ciszy prosić. Mowa ta dotyczyć będzie naszych chłopców, których wszędzie w naszej szkole spotkać można. Wszak ich łączy piłka nożna. Są wśród nich wolniejsi tacy i ci szybcy są chłopacy. Są wysocy i ci niscy, jednocześnie są nam bliscy i kujony, i nieuki, i plecący banialuki. W naszej grupie są blondyni oraz przystojnie bruneci. I ci z rozczochranym głosem, którym w szkole jakoś leci. Czasem nawet siwi widzę, piękni tacy, aż się wstydzę. Pośród całej męskiej grupy są też robiący wygłupy. Albo co im się na przerwie brzydkie słowo jakieś wywie. Pragnę zwrócić też uwagę na pedagogiczną płeć, w której sześciu dzielnych zup mamy zaszczyt w szkole mieć. Pan dyrektor i pan Łukasz i panowie Wojtek Grześ. I jak dalej tak poszukasz, proszę oczy swoje wznieś. Ujrzysz księdza Stanisława i Wiktora piękny wzrok, którzy w swoim nauczaniu od świętości są o krok. Chcę też wspomnieć o dwóch panach, którym praca w rynku wrze. To pan Andrzej i pan Łukasz. Ktoś postawić im się śmie? Chociaż męskie grono małe, a kobiet jak cała łykram, chcemy we wrześniowe święto serdeczności życzyć wam. Byście zawsze męscy i szarmańscy trochę też. Byście mogli w każdej chwili radość dać nam wzdłuż i wszerz. Kończąc wywody krótkie, pięknie ściskam wszystkich was. 8 marca już nadchodzi, myślę, że się przypomniałam w czas. Siema, stary, co u ciebie? Zobaczmy, czy chłopcy i dziewczęta lubią lekcje matmy. Myślisz, że to przyjdzie? Na pewno, nie martw się. Pan po prostu będzie kazał ci usiąść na ławce. Mam taką nadzieję. Jeszcze mnie trochę boli, ale mam nadzieję, że przejdzie. Nie martw się, nikt nie zauważy. Sprawdźmy, jak chłopcy i dziewczęta są wyposażeni na lekcjach. Ej, masz pożyczyć jakiś kolorowy zakreślacz? Jasne, bierz, do wyboru do koloru. O czym ona mówi? Ty, stary, masz do pożyczenia długopis? A mamy coś pisać? Nie jestem pewien, ale chyba tak. A, jeśli chodzi o ten długopis, to nie mam go nowym dla siebie. Moim idolem jest selekcjoner Fernando Santos. Jest na pewno najlepszy, tylko 90 minut to dla niego zdecydowanie za mało. Jaką
muzykant, lubił muzykę i lubił chodzić pod gospodem. A ja uwielbiam Tesla i kiedyś też będą samochody z moim rodowym logo. A moim idolem jest Krysia z 4 B. Tylko ona jeszcze o tym nie wie. Jaki zwierzak mógłby z nami mieszkać? Tylko jeż, bo on ma zawsze dobrze ułożoną fryzurę. Gepard, bo jest najszybszy. Zdecydowanie sowa, ona wszystko wie najlepiej. Pies mojego sąsiada do jego idealnego bycia dostraja moje skrzypce. Czego używacie do swojej pielęgnacji? Ja używam płyny do ciała i włosów. 10 w jednym. Nie wiem jak wy, ale ja nazywam go 14 w jednym, bo służy mi do sprzątania podłóg, mycia samochodu i do mycia psa. Używam go też do mycia zębów. Kiedy udało ci się poruszyć z największą prędkością? Ja najszybciej poruszam się swoim motocyklem. Ja moją najszybszą drogę pokonuję średnio 5 razy w tygodniu między tablicą a Małogorzą. Myślę, że najszybciej poruszę się lecąc na wakacje samolotem. Jaki przedmiot jest dla ciebie najbardziej ścisły? Dla mnie tym przedmiotem jest matematyka. Według mnie to fizyka. Chłopaki, na co wy? Przecież to trytytka. I tym akcentem kończymy na dziś. Dziękuję bardzo za uwagę. Oglądali Państwo program Wiadomości z naszymi gośćmi. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu. Rozumiem, jeśli szyi podczas opowiadania się z ładnymi dziewczynami. Ćwiczenia, które mimo mojej motoryki i szczególnie, których dobre mnie wcieka podczas obsługi pilota. Mięśnie poprzeczne i podłużne brzucha rozbudowują się również podczas leżenia tyłem długotrwałego oglądania różnych kanałów telewizyjnych. Nawiązując do wczorajszej dyskoteki, zapraszamy do wspólnego zatańczenia tańca Macarena.
Są zawsze gotowi na wieczorne wyjście i imprezę. Przed Państwem chłopak, który śpieszy się na randkę. Róża chyba zawsze jest na czasie. Ci mężczyźni
Zbaczajcie z drogi, która prowadzi do wyznaczonego przez Was celu. Wszystkiego, co najlepsze.